Jesteśmy w gościnnych progach restauracji Pescado w Gdyni. Z nami pomocnik Arki Gdynia Hubert Adamczyk. Witaj, Hubert. Dzień dobry. No właśnie, Hubert, Pescado, słowo hiszpańskie, kuchnia śródziemnomorska. To zawsze tak czy kibiców, czy ludzi okolicznych zastanawia, jak się żywią piłkarze, co lubią, co preferują, a jak jest z tobą? Kuchnia śródziemnomorska jest ci obca, czy właśnie lubisz ją? Nie jest mi obca, wiadomo, ale nasza dieta powinna być zróżnicowana, przede wszystkim lekka, żebyśmy byli optymalnie przygotowani do treningów czy meczów. Ja osobiście najbardziej lubię kuchnię włoską, ale hiszpańska jak najbardziej też jest okej. A co z Włoch najbardziej? Pizza, makarony? No wszelkiego rodzaju makarony, chociaż osobiście za dużo nie gotuję, zostawiam to innym i bardzo lubię chodzić po różnych restauracjach i za każdym razem czegoś innego posmakować. No dobrze, to wiemy, co jadasz, co preferujesz, a jak to jest z piłką, bo też możemy troszeczkę nawiązać do Hiszpanii. Gdzieś tam taki styl hiszpański chyba ty lubisz, preferujesz, przynajmniej tak mogę powiedzieć, jak obserwuję cię na boisku. Piłka krótko przy nodze, to jest to, co ty też lubisz? No wiadomo, że to jest jakby jedyna opcja dla mnie, żeby jakoś się pokazać w tej piłce, bo nie mam jakichś wybitnych warunków fizycznych. Szybkościowo można powiedzieć, że nie najgorzej to wygląda, ale jednak zawsze preferowałem mieć piłkę przy nodze i od małego taki styl kultywowałem, tak się uczyłem grać w piłkę. Czyli zawsze włączona La Liga bardziej niż Premier League? Tak, od małego jestem fanem Barcelony, Messiego, oczywiście tej, już można powiedzieć, złotej ery Barcelony, także na tym się wzorowałem, taką piłkę lubię oglądać i taką chcielibyśmy również kontynuować tutaj w Gdyni. Czyli można powiedzieć, że kiedy zacząłeś rozumieć, do czego służy piłka, już jeszcze miałeś kilka lat, kiedy odchodziłeś, kiedy zacząłeś stawać na własne nogi, brałeś piłkę w ręce, to zawsze ta była Barcelona była jako pierwsza i chodziłeś z chłopakami na boisko grać i wkręcać ich wszystkich. Tak, tak można powiedzieć. No, tak jak mówię, od małego ta Barcelona gdzieś tam się pojawiała, przewijała za pośrednictwem ojca, który również jest kibicem Barcelony, także no, ten styl podobał mi się najbardziej i do dzisiaj no, jestem pod wrażeniem tego, co potrafili tam zawodnicy prezentować. A zacząłeś grać w piłkę, bo przekonał cię też właśnie tata, jak mówisz, miał jakiś wpływ na to, że ty zacząłeś piłkę kopać, czy to była twoja od razu miłość, powiedziałeś, tata, zabierz mnie na Zawiszę? Znaczy, no to na pewno urodziło się gdzieś w tych pierwszych latach mojego życia na podwórku. Tata też kiedyś grał w piłkę właśnie też w Zawiszy Bydgoszcz i można powiedzieć, że z nim stawiałem te pierwsze kroki, ale ta miłość, jakaś pasja do piłki urodziła się sama właśnie poprzez te podwórka. Zaszczepił w tobie tę miłość do lokalesów, takiego lokalnego klubu, czy ty po prostu traktowałeś to, że zacząłeś sobie grać i liczyłeś, że potem gdzieś to się rozwinie? Miałeś jakieś marzenia właśnie, może jakie ty miałeś marzenia, jak zacząłeś grać? Znaczy Zawisza zawsze był klubem największym w regionie, jakby tam skupiała się ta młodzież, która coś prezentowała piłkarsko w tych pierwszych latach przygody z piłką. Także no naturalne było, że chciałem akurat tam dołączyć i od pierwszych lat, jak już byłem związany z Zawiszą, no to ta pasja i zamiłowanie do tego klubu rosła. No do dzisiaj największy sentyment właśnie jest za Zawiszy Bydgoszcz, siłą rzeczy. Wiadomo i zrozumiałe. A powiedz właśnie, jak to się stało, że kilkunastoletni chłopak, ja wiem, że to jest temat, który wszyscy ci zadają, no bo nie sposób o tym nie wspomnieć, ale jak to się staje, że taki kilkunastoletni chłopak wyjeżdża do wielkiego świata, interesuje się nim Chelsea i od razu podbija Londyn? No tak, zaczynając od samego początku, no zaczęło się dość szybko, bo w wieku 14 lat był pierwszy kontakt ze scoutem Chelsea, który pracuje w Polsce. On oczywiście obsługuje całą wschodnią Europę, także na pewno konkurencja była duża i po wielu rozmowach i też przyjazdach różnych niezależnych ludzi z Anglii dopiero była podjęta ta decyzja, żebym pojechał na początku oczywiście na testy. Po pierwszym tygodniu testów zostałem poproszony, jakby, żeby zostać tam jeszcze dłużej, bo wiadomo, takie decyzje też tam nie są podejmowane z dnia na dzień. No i po dłuższym okresie londyński klub podjął decyzję, żeby no, wykupić mnie, chociaż prawdę mówiąc musiałem skończyć jeszcze gimnazjum, więc to można powiedzieć był taki transfer trochę wcześniej jakby zaklepany z zarządem Zawiszy. Ja skończyłem gimnazjum i wtedy się przeniosłem na stałe.
że tak można powiedzieć, z punktu widzenia dzisiejszych nastolatków brzmi absurdalnie. Skończyłem gimnazjum, zaliczyłem testy i sobie pojechałem do Chelsea grać w piłkę. Spełnienie marzenia. Tak, można tak powiedzieć, chociaż do tej nauki zawsze rodzice i ja przywiązywaliśmy większą wagę, bo wiadomo, w piłce wszystko trwa krótko, trzeba mieć też jakieś inne zabezpieczenie i no, po właśnie gimnazjum udało się na stałe wyjechać do Anglii, co się wiązało oczywiście z dużym przeskokiem, no bo można to porównać do piłkarskiego jakiegoś Disneylandu w porównaniu do tego, co się działo w Zawiszy. No, głównie przez to, że budżet tam nie jest tak mocno ograniczony jak w polskich klubach, ta różnica była naprawdę spora. No i bardzo się cieszę, że udało mi się tam trafić. A co Cię zaskoczyło po pierwszych momentach przyjazdu do Londynu? Bo ja pamiętam też w Polsce był przypadek Filipa Modelskiego, który do West Hamu pojechał. Mówi, pierwsze co go zaskoczyło to, że miał swój bidon, który podawał mu jakiś wyznaczony pan do tego, że miał przygotowane suplementy w wieku nastoletnim, przystosowane tylko i wyłącznie do niego. Jak to było u Ciebie? Znaczy, na mnie pierwsze wrażenie to zrobiła przede wszystkim infrastruktura, no bo wjeżdżając jakby do całej akademii, no to widzi się jeden budynek pierwszego zespołu, zaraz obok akademię, która no, ma pod sobą 20 kilka boisk, no to naprawdę była duża, duża przepaść. Te treningi bardzo zindywidualizowane dla każdego zawodnika. Treningi w mniejszych grupach przede wszystkim, właśnie w wieku 14-15 lat, skupianie się na indywidualnych mankamentach. No naprawdę był tam bardzo dobry klimat, miejsce i przede wszystkim ludzie, którzy potrafili Ciebie czegoś nauczyć. I też można prześledzić te listy zawodników, z którymi grałeś. Tam kilka nazwisk dzisiaj szerzej znanych, też również właśnie w Chelsea, albo głównie w Chelsea się przewinęło. Mason Mount, Tammy Abraham, głównie oni. Ale Ty grałeś z nimi, to byli tacy, jeszcze nie było wiadomo, że będą znani. Jak ich wspominasz? Tak, no jasne, to wszystko się zmienia tam potem na przestrzeni wchodzenia właśnie w tą piłkę seniorską tego okresu. Wtedy można powiedzieć, że ciężko było wnioskować, który z nich jakby zrobi największą karierę. Było też kilku zawodników, którzy wyróżniali się dużo bardziej, a niestety ich przygoda się potoczyła inaczej. Część już z nich nawet nie gra w piłkę, czy tam kontuzje, czy inne rzeczy właśnie doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Ale no, fajnie było na pewno dzielić z nimi szatnie i fajnie, że dostali też swoją jakby szansę w tym pierwszym zespole, bo to też wydaje mi się, że było ważne, bo wcześniej podejrzewam, że było też bardzo dużo zawodników, którzy mogliby ją otrzymać, a przez pryzmat jakby polityki klubu jej nie dostali. Potem trochę te regulacje transferowe się zmieniły i sporo zawodników z Akademii właśnie dostało swoją szansę i ją wykorzystało. No, nic tylko pogratulować i liczyć, że tak będzie właśnie wyglądało szkolenie tej młodzieży we wszystkich najlepszych klubach i w polskich również. A jak to było z Tobą? Klub Tobie podziękował, czy jak do tego doszło, że Ty nagle musiałeś zmienić swoje otoczenie? No, finalnie wrócić do Polski, ale pewnie jeszcze wtedy nie wiedziałeś, że trafisz do Polski, tylko gdzieś tam dostałeś pewnie sygnał, że już w Chelsea dłużej grać nie będziesz. Znaczy, prawdę mówiąc, była taka sytuacja po roku mojego pobytu, gdzie już się pojawił pomysł jakby wypożyczenia do... No, nie będę wymieniał dokładnie kierunku, no bo wiadomo, do tego nie doszło, ale była to Dania i było bardzo blisko, żeby do tego doszło. Niestety regulacje FIFA, które wcześniej nie pozwoliły mi przez pierwsze 6 czy 7 miesięcy występować w ogóle w Anglii, w żadnych oficjalnych rozgrywkach nie mogłem brać udziału, bo był jakiś po prostu problem, jeśli chodzi o regulacje właśnie pomiędzy PZPN-em a UEFA i to było zablokowane. I no już wtedy był taki pomysł, żeby właśnie pójść na wypożyczenie. Minął kolejny rok, mi też już została gra tylko tam w rezerwach, gdzie było bardzo dużo naprawdę zawodników, chociaż chwilę wcześniej podpisałem profesjonalny kontrakt, który był ważny jeszcze przez jeszcze półtorej roku, jak odchodziłem, także prawdę mówiąc mogłem zostać tam, jednak taka no, z perspektywy czasu mogę powiedzieć niepotrzebna może ambicja, czy jakaś chęć po prostu zapukania tej piłki seniorskiej szybciej no, sprawiła, że właśnie wylądowałem w Polsce, bo to też się wiązało z brakiem jakiegoś takiego większego ryzyka, jeśli chodzi o regulacje, czy mógłbym grać, czy nie. I za pośrednictwem menedżera zostałem jakoś namówiony na ten kierunek. Wylądowałem w Krakowie, co było największym błędem, najgorszym wyborem, jaki mogłem podjąć. Tego akurat żałuję, myślę, że najbardziej. I no i po 2 latach ciągłej, można powiedzieć, przygody
odszedłem do Krakowie. No właśnie, tak o te Krakowie zapytam. Mówisz, że to był błąd. Chodzi ci o kwestię piłkarską, że po prostu złą drużynę wybrałeś do dalszego rozwoju, czy... Tak, myślę, że tak, no, złą pod względem przede wszystkim dla mnie, dla takiej młodzieży w tamtym okresie, no bo z zewnątrz to wyglądało trochę inaczej, bo grał czy Bartek Kapustka, czy Mateusz Wdowiak, wtedy jeszcze Paweł Jaroszyński był też, można powiedzieć, perspektywicznym młodym zawodnikiem, bo to było kilka ładnych lat temu i z zewnątrz to wyglądało wszystko fajnie, jednak dołączając do takiego zespołu, który był wtedy na fali, grał naprawdę niezłą piłkę, no ciężko było mi się wbić tej szansy takiej, można powiedzieć, prawdziwej też tam nie dostałem. Później klub robił problemy z odejściem na wypożyczenie nawet, czy do innego klubu, także nie wspominam tego okresu w żaden sposób dobrze. Prawdę mówiąc, byłem tam trzymany po prostu bez sensu i niestety tak się potoczyła moja tam przygoda w tej Krakowi, bo no była po prostu z góry, można powiedzieć, trochę skazana na niepowodzenie przez jakieś tam względy organizacyjne, struktury klubowe itd. Jak trafiałeś do Arki, prezes Michał Kołakowski powiedział, że twoim sprowadzeniem interesowaliśmy się już rok wcześniej. No to co wtedy nie wyszło, że Hubert Adamczyk nie trafił do Arki jeszcze rok szybciej? Znaczy kończąc właśnie moją przygodę w Krakowie, przeszedłem bezpośrednio do Płocka, byłem pierwszy rok na wypożyczeniu w Tychach, który można powiedzieć, że był udany i potem wróciłem do zespołu z Płocka. Wiadomo, wtedy był ten przepis młodzieżowca, była duża szansa na grę, ale po pierwszych dwóch tygodniach treningów doznałem dosyć poważnego urazu, który mnie wykluczył z gry, można powiedzieć, że przez pół roku. Potem wróciłem, wiadomo jak to trwa, no ten okres takiej rekonwalescencji trochę zajmuje, żeby tam wejść do takiego zespołu. Na koniec dostałem swoją szansę, którą w oczach wtedy działaczy Płocka i trenera Sobolewskiego, może powiedzieć, że wykorzystałem, no bo oni chcieli, żebym został i przedłużył ten kontrakt. I właśnie w tamtym okresie było blisko, żebym dołączył do Arki. No wiadomo, byłem jakby na początku nastawiony jak najbardziej na tak, no potem z racji tego, że zacząłem występować w Płocku, no to była taka myśl, że może by jeszcze właśnie spróbować w tej ekstraklasie. Wtedy z Arką też nie było do końca wiadomo, czy zostanie w najwyższej klasie, czy nie. I no podjęliśmy koniec końców taką decyzję, żeby przedłużyć, ale tylko na rok w Płocku. No i z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że szkoda, bo mogłem tutaj być już tak naprawdę rok wcześniej. Tamten poprzedni rok też był nie do końca udany, który też sporo kontuzji, ale no nie grałem tak dużo, jakbym na pewno chciał, żeby ta regularność była. Także liczę, że tutaj będzie i tutaj pomogę zespołowi. Mówisz szkoda, czyli to brzmi tak, jakbyś z Arką wiązał jakieś większe plany. Zresztą długość kontraktu tutaj w Gdyni do 2024 też świadczy o tym, że ty nie traktujesz Arki jako przylotny przystanek, tylko chcesz tu zrobić coś więcej. Jak najbardziej. No, tu ze strony Arki od prezesa Kołakowskiego też została do mnie wyciągnięta no dłoń. Wiadomo, ten kontrakt trzyletni mi jak najbardziej pasował, bo wierzę, że jest to klub z jakąś głębszą i dłuższą perspektywą na grę w Ekstraklasie i taki też mamy plan. No, nadrzędnym celem dla nas wszystkich, przede wszystkim dla mnie, jest właśnie, żeby Arka awansowała w Ekstraklasie, żebyśmy tam mogli pokazać, co potrafimy. Rozmawiamy o tobie. Dużo się działo w twojej karierze, no ale można powiedzieć, że masz dopiero 23 lata, a mimo wszystko się sporo działo. Czy tak z perspektywy czasu, jak sobie tak wracasz do domu wieczorem na chłodno, oceniasz, czy trening najbliższy, ale też właśnie swoją dotychczasową karierę, to myślisz sobie, że gdzieś zrobiłbym co innego, gdzieś zupełnie inaczej poprowadziłbym tym rozwojem do tego dnia dzisiejszego? No jasne, u każdego myślę, że takie myśli się pojawiają, tym bardziej, że ten początek był naprawdę bardzo obiecujący, jeśli chodzi o moją osobę, tam, czy ten wyjazd do Anglii, potem też po tej próbie, można powiedzieć, odejścia z Anglii było sporo zespołów zainteresowanych też z innych krajów, czy inne polskie kluby. Myślę, że można było to lepiej rozegrać, ale no, prawdę mówiąc, to już nie ma większego znaczenia. No, jedyne, co mi zostało, to zrobić wszystko właśnie, żeby Gdynia była w Ekstraklasie i tutaj po prostu grać. Przenieśmy się właśnie do tego, co dzisiaj. Jak Hubert Adamczyk spędza czas poza treningami? No bo nie samą piłką człowiek żyje.
No tak, no Gdynia, całe Trójmiasto ma sporo do zaoferowania pod względem towarzyskim, czy można też wiele miejsc po prostu pozwiedzać, fajny sposób wypocząć, także jeszcze wszystkiego nie widziałem, zostało mi sporo do zwiedzenia, także w taki sposób staram się spędzać czas właśnie, czy wyjść tutaj się przejść nad morzem, czy jakoś po prostu w inny sposób zrelaksować. A sport? Bo inna dyscyplina niż piłka nożna, bo ty pochodzisz z takiego regionu Polski, gdzie dość zażarcie toczą się boje żużlowe. Czy ty z żużlem masz coś wspólnego? Gdzieś tam jest jakaś żyłka żużlowca trochę? Żadnej niestety. Co prawda bardzo blisko stadionu Polonii jest mój dom rodzinny, ale żadnych... No, nie mam żadnych, można powiedzieć, zaciągów do tego sportu, nie interesuje mnie za bardzo, nawet nie mam ogólnego pojęcia zbyt dużego. I czy innymi sportami poza tym się interesuję, to w telewizji lubię czasami czy obejrzeć boks, czy tenis, raczej sporty indywidualne, tak dla odmiany. Także no, chyba tyle z tych sportów. Dostałem polecenie, żeby zapytać Cię, jaka playlista muzyczna zawsze towarzyszy Ci, czy przed meczami głównie, bo chyba tutaj potrzebujecie takiego doładowania, takiej adrenaliny, większego poziomu motywacji. To, co Ty słuchasz? Fabian Hiszpański mówił, że rap, taki starszy rap, a Ty? No u mnie ten wachlarz jest dosyć szeroki, bo od starszego rocka po dzisiejszy hip-hop polski czy amerykański, także nie mam sprecyzowanej playlisty przedmeczowej, ale dużo muzyki słucham, staram się poznawać co chwilę coś nowego, także jest tego sporo. A jacyś wybrani artyści? Może z hip-hopu? Z polskiego hip-hopu? Tak. No, bardzo lubię starsze kawałki Problemu, te starsze płyty Wojtka Sokoła, to są raczej takie klimaty. Hubert, to życzę Ci, żeby te utwory towarzyszyły Tobie w codzienności, żeby motywowały Cię tak, jak Cię motywują, jeśli tak w istocie jest. No i życzymy Ci, wszyscy myślę, że również kibice się dołączą do tych życzeń, wielu minut na boisku i szybkiego powrotu z drużyną do Ekstraklasy. Dziękuję bardzo.